Cześć moi drodzy, witam Was w moim kolejnym odcinku. W dzisiejszym filmie widzimy się w przeglądzie rzeczy na jesień ze sklepu Reserved. Ja ostatnio jak robiłam dla Was przegląd kurtek, zahaczyłam o sklep Reserved i widziałam tam bardzo fajną kolekcję rzeczy takich typowo jesiennych, natomiast elegantszych, na przykład żakiety, garsonki, ale teraz minęły raptem może 2 tygodnie i jak pojawiłam się ponownie w tym sklepie, to już tego nie było. Nie wiem, czy może są one dostępne nadal na stronie internetowej, natomiast stacjonarnie jak się pojawiłam, były już dostępne oczywiście nowe rzeczy, ale były to głównie dresy i swetry. I teraz jeszcze taka ciekawostka. Dresy zostały w większości połączone w komplety, także nie trzeba teraz już chodzić i szukać po sklepie osobno spodni, osobno bluz różnego rodzaju, ponieważ one nie tyle, że wiszą obok siebie, tylko są pokompletowane tak, że wieszak na wieszaku, mianowicie wisi jako komplet bluza i spodnie. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa, ponieważ wcześniej również była opcja skompletowania sobie różnych rzeczy także w innych sieciówkach. Natomiast trzeba było trochę pochodzić i trochę poszukać. Jeśli chodzi o kompletowanie tych ubrań pod kątem rozmiarów, to one są bardziej pokompletowane demonstracyjnie, ponieważ zauważyłam, że można mieszać ze sobą rozmiary, na przykład można wybrać sobie rozmiar bluzy M, na przykład spodnie w rozmiarze S i tutaj nie będzie żadnego problemu, tak jak to jest na przykład z kostiumami kąpielowymi w lecie. Tu akurat w Sinseju zauważyłam, że nie było można rozdzielać, mieszać rozmiarów. Natomiast w dresach nie ma tutaj takiego problemu. One są po prostu skompletowane tak naprawdę tylko po to, żeby było nam łatwiej je odnaleźć, ale mieszać można sobie dowolnie. Oczywiście, moi drodzy, wszystkie rzeczy, które zobaczycie w dzisiejszym odcinku, są z nowej kolekcji. Ja akurat specjalnie skupiłam się tylko na nowościach, nie przeglądałam rzeczy, które są na wyprzedaży, ponieważ nawet ich jakoś zbytnio dużo nie było. Jeśli chodzi o jakieś przeglądy wyprzedażowe, to poczekam, aż zaczną się już takie prawdziwe, konkretne wyprzedaże, ale tutaj już chyba będę miała większy problem z nagrywaniem w przymierzalniach, ponieważ zwykle w tym okresie są bardzo duże kolejki w sklepach, bardzo duży natłok ludzi, dlatego prawdopodobnie wtedy, jak będę nagrywać właśnie takie wyprzedaże, zrobię, mierzymy, ale po prostu w domu. Natomiast dzisiaj oczywiście rzeczy, które Wam pokażę, są przymierzane przeze mnie w przymierzalni, będę je właśnie razem z Wami teraz komentować na bieżąco. No i jeżeli jesteście ciekawi, co teraz nowego ma do zaoferowania sklep Reserved oraz jakie są ceny, jak wyglądają rozmiary, jak to wygląda w przybliżeniu, to zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego odcinka. W pierwszej kolejności postanowiłam przymierzyć właśnie taki oto komplet dresów i zobaczcie, w jakim one są fajnym kolorze. Materiał również tu jest 100% bawełną, także będzie się nosić, podejrzewam, wygodnie. On był jeszcze dostępny w kolorze niebieskim z napisem blue, natomiast ten kolor niebieski jakoś do końca mi nie pasował, ten jest zdecydowanie żywszy. Kosztuje taka bluza 99 zł i jest dostępna w rozmiarze S. Jeżeli chodzi o spodnie, to kosztowały one 89 zł i cały komplet jest dostępny od rozmiaru XS. Jak widzicie, tutaj z tyłu nie posiada żadnych kieszeni, po bokach ma takie zwykłe, tradycyjne. Natomiast jeśli chodzi o to, jak on prezentuje się na mnie, to właśnie wygląda to wszystko tak. I tutaj akurat wybrałam sobie specjalnie S-kę, ponieważ nie do końca wiedziałam, jak to będzie wyglądało z rozmiarami w sklepie Reserved. S-ka tutaj, jak widzicie, jest na mnie całkiem luźna, ale to nawet dobrze, ponieważ zostawia bardzo dużo miejsca. Jest to akurat fajny dres właśnie do pracy w domu, nie będzie krępował ruchów. Pod spodem, jak widzicie, ma takiego fajnego misia. I naprawdę tutaj bardzo przyjemnie się nosi. Zobaczcie, że bardzo ładnie układa się na ciele. Także tutaj jestem z niego mega zadowolona i będę na pewno po niego wracać, ponieważ tak jak kiedyś Wam wspominałam, ja nie robię zakupów na miejscu w tym czasie, kiedy nagrywam, ponieważ po prostu szkoda mi na to czasu. Po dłuższej chwili noszenia go na sobie nie zauważyłam, żeby robiło mi się w nim gorąco, żeby on mnie niegdzie uwierał. Materiał tutaj naprawdę jest pierwsza klasa, także jeżeli jesteście zainteresowani tym dresem, zarówno tym, jak i w kolorze niebieskim, jeżeli znajdziecie, to z całego serca polecam, ponieważ jest po prostu super. Kolejną rzeczą, którą sobie wybrałam, to jest
taka prążkowana, obcisła bluzka. Skusiła mnie ona tutaj właśnie ze względu na swój dekolt, który jest kwadratowy. Zobaczcie właśnie na te prążki, one są takie bardzo drobniutkie. Jeśli chodzi o wykonanie, to na szwach widzę, że tutaj wszystko dobrze jest zrobione. Na dekolcie posiada ona tutaj taką drugą warstwę. Wybrałam ją sobie w rozmiarze XS i kosztuje ona 59 zł. Jest, jak widzicie, dostępna od rozmiaru XS do rozmiaru XL. I tutaj po założeniu powiem Wam szczerze, że trochę się zawiodłam, ponieważ ten materiał, który tutaj jak widzicie zbiera się na biuście, on układa się po prostu bardzo źle. Pod spodem zaczyna się falować, zaczyna po prostu uwierać, wystaje i tworzą się takie fałdy i jeszcze gdzieniegdzie właśnie jakieś wgłębienia, dziury. Ogólnie jako całokształt to podoba mi się ona bardzo. Gdyby nie ten felerny kawałek materiału, który się całkowicie nie układa, to na pewno zastanowiłabym się nad jej kupnem, ponieważ bardzo podoba mi się właśnie to, jak wygląda ten dekolt. Ogólnie jeśli chodzi o rękawy, czy tak jak układa się na brzuchu, to widzę, że rozmiar XS tutaj jest na mnie dobry. Tylko niestety mankamentem dużym jest tutaj ten materiał, który nie wiem po co został dodany, ponieważ na przykład przy kolorze czarnym nie ma możliwości, żeby tutaj cokolwiek prześwitywało, także to jest moim zdaniem bardzo duży minus i tak naprawdę nie wiem co było zamysłem stworzenia tego czegoś, ponieważ moim zdaniem psuje po prostu ułożenie całej bluzki na ciele. Kolejna rzecz, która przykuła moją uwagę, to właśnie taka oto skórzana sukienka. Oczywiście jest ona z ekoskóry i bardzo zwróciła moją uwagę właśnie ze względu na to, że wygląda jak ramoneska. Ma ona krótkie rękawy, pod spodem jak widzicie od środka ma miękki materiał, delikatny. Kosztuje 139 zł i jest dostępna od rozmiaru XS do rozmiaru L. Posiada tutaj jeszcze taki dodatkowy pasek na szwach, mam wrażenie, że wykonana jest bardzo porządnie. I po założeniu tak ona się na mnie prezentuje. Mam wrażenie, że ta S-ka jest odrobinę za luźna, natomiast obawiam się, że gdybym wybrała sobie tutaj XS-kę, to mogłaby się okazać zdecydowanie zbyt ciasna, ponieważ tutaj no, trochę jest tego luzu, ale nie aż tak bardzo. Bardzo podoba mi się to, jak układa się właśnie ona na ciele, tutaj w formie ramoneski. Jeżeli się zapnie suwak wyżej, to jak widzicie, niestety nic z tego ciekawego przy dekolcie nie będzie. Jej plusem jest to, że można ją rozpiąć sobie suwakiem, jednym pociągnięciem i mamy już z głowy. Z tyłu również bardzo dobrze się formuje, nie widzę, żeby tutaj coś odstawało. Jeśli chodzi o komfort noszenia, to bardzo dobrze się ją nosi. Wiadomo, że tego typu ubrania są specyficzne i one jednak mimo wszystko sprzyjają, poceniu się, natomiast dzięki temu, że jest ta sukienka wyścielona takim miszkiem od środka, bardzo dobrze się nosi i na szczęście nie czuć tego, żeby ciało aż tak bardzo się pociło. Generalnie jestem tutaj bardzo na tak. Kolejna rzecz to również sukienka, tylko że już jest to dresowa sukienka. Ona była jeszcze dostępna w kolorze białym, natomiast ja sobie wybrałam ją taką właśnie w kolorze delikatnie miętowym. I ona tutaj jest dostępna od rozmiaru XS do rozmiaru XL. Kosztuje 119 zł. Początkowo zastanawiałam się nad kolorem białym, jednak ostatecznie stwierdziłam, że ona jest za długa i jednak w takiej formie może lepiej prezentować się po prostu inny kolor niż biały, który niestety może wyglądać workowato. No i zobaczcie, jak ona się prezentuje. Moim zdaniem nic dodać, nic ująć. Ja bardzo lubię takie luźne bluzy. Ona oprócz tego, że właśnie jest sukienkowata, jest luźna, to jeszcze na szczęście nie jest aż tak mocno szeroka, dzięki czemu nie pogrubia, nie poszerza. Moim zdaniem jest właśnie rewelacyjnie skrojona. Bardzo podobają mi się jeszcze te wcięcia, które są przy udach. Ona również jest wykonana ze 100% bawełny, także również przyjemnie się ją nosi. Jeśli chodzi o kaptur, to również bardzo dobrze leży na głowie. Są niektóre kaptury, które odstają na różne strony i niekorzystnie wyglądają, natomiast tutaj mam wrażenie, że wszystko leży właśnie tak, jak powinno być. Ogólnie nie czuję, żebym się w niej pociła, natomiast muszę przyznać, że jest to kawał solidnego materiału i jest ona ciężka. Pokażę Wam właśnie taki oto sweterek, który był jeszcze dostępny w kolorze błękitnym. Ten akurat jest beżowy, właśnie z taką złotą nitką. Ten w kolorze błękitnym również posiadał błyszczącą nitkę, tylko ona była już w kolorze srebrnym. Dlatego ja tutaj zdecydowałam się na beżowy, ponieważ zależało mi na tym złotym błysku. Wybrałam sobie rozmiar S, kosztuje 79 zł i jest dostępna do rozmiaru XL maksymalnie.
Początkowo na wieszaku najbardziej spodobały mi się te rękawy, które są podwinięte i przyszyte. Ogólnie generalnie mam wrażenie, że bardzo ładnie układa się na ciele. Minusem jest to, że odrobinę prześwituje, jak widzicie tutaj widać biustonosz, więc będzie trzeba założyć coś pod spód, aby tego uniknąć. Natomiast bardzo podoba mi się to, jak opływowo leży i się układa, także widzę, że tutaj również do eleganckich stylizacji będzie całkiem fajnie pasować. Jeśli chodzi o komfort noszenia, to również tutaj nie mam nic do zarzucenia. Nie uwiera nigdzie, nie gryzie, naprawdę przyjemnie się nosi. No i jeszcze ta złota nitka, bardzo mi się to podoba. No i również jeszcze plusem jest taki fajny dekolt, który nie jest głęboki, ale jest fajnie ścięty w poprzek na ramiona. Bardzo lubię właśnie taki krój, pomimo tego, że jest on trochę szeroki, to jednak mimo wszystko fason bardzo ładnie dopasowuje się do sylwetki. Tutaj do przymierzenia wybrałam sobie sweterek w kolorze białym, natomiast on był dostępny jeszcze w kolorze czarnym oraz w kolorze szarym. I także do kompletu było można sobie dobrać w tym samym stylu spódnicę, która była bardzo, bardzo długa. Z racji tego, że ja jestem niska, stwierdziłam, że po prostu przymierzę sobie tylko sam sweterek. Bardzo mi się podoba to, jak jest szyty. Jest on w rozmiarze S, kosztuje 89 zł i dostępny jest od rozmiaru S do rozmiaru L. Jak widzicie, jest to naprawdę bardzo obcisły sweterek, dlatego ja tutaj wybrałam sobie o rozmiar większy zwykle niż noszę. No i jak widzicie, również jest on tutaj bardzo obcisły. Ku mojemu zdziwieniu wcale on tak bardzo nie prześwituje, jak się tego spodziewałam, ponieważ mam pod nim tutaj ciemny biustonosz i wcale nie widać, żeby jakoś bardzo mocno prześwitywał. Podobają mi się ogólnie te wykończenia rękawów, takie właśnie koronki, czy tutaj właśnie takie specjalne ciągnięcia. Ogólnie bardzo ładnie podkreśla on sylwetkę. No i jeszcze ten mini golfik naprawdę wygląda to moim zdaniem bardzo uroczo. Akurat wydaje mi się, że na kolorze białym najbardziej widać wszystkie tutaj przeszycia i dodatki, dlatego zdecydowałam się właśnie na taki kolor. Natomiast jeśli chodzi o spódnicę, która była tutaj dostępna również w komplecie, to doszłam do wniosku, że nie do końca akurat będzie pasowało to na mój wzrost, dlatego tutaj wydaje mi się, że jeśli miałabym go nosić, to do czarnych spodni, ewentualnie do jakichś właśnie eleganckich czarnych spódnic. I ostatnią rzeczą, którą Wam pokażę, to jest właśnie sweter z golfem. I to jest taki oversize'owy sweter w kolorze beżowym. On był chyba jeszcze dostępny w kolorze szarym, ale tego akurat nie pamiętam dokładnie, nie chcę Was oszukać. Natomiast jak widzicie, jest on szeroki. Tutaj niestety widać, że jest akurat zaciągnięty, więc jeżeli będę chciała sobie go kupić, to będę musiała wybrać tutaj inną sztukę. Do przymierzenia wybrałam go sobie w rozmiarze S, kosztuje 99 zł i jak widzicie, jest dostępny w trzech rozmiarach S, M oraz L. Z tyłu nie ma żadnych przeszyć dodatkowych, natomiast jeśli chodzi o to, jak on się prezentuje, to wygląda moim zdaniem super. Bardzo podoba mi się taki golf, który układa się jak luźny komin. Podobają mi się właśnie takie opływowe materiały, ponieważ on właśnie jest luźny, ale dopasowuje się fajnie do sylwetki. Tutaj jeszcze mamy wzdłuż rękawów dodatkowe ozdobne przeszycie, natomiast po środku również idzie tego samego typu przeszycie. Ogólnie układa się całkiem fajnie, pomimo tego, że materiał jest dość gruby, nie jest on ciężki, nie jest na szczęście sztywny, jest on, bym powiedziała, nawet że miękki, dlatego nie będzie problemu, żeby założyć go pod jakąś obcisłą kurtkę zimową. Wszystko się prezentowało. Osobiście najbardziej chyba jestem skłonna, żeby wrócić po dres, ponieważ tak jak Wam wspominałam wcześniej w opisie, on był naprawdę bardzo, bardzo wygodny i dodatkowo jeszcze ten kolor bardzo mnie kusi, ponieważ jest on taki no dość niespotykany i na szczęście spodnie dresowe również fajnie układają się do wysokich butów, ponieważ ja zimą pomimo wszystko nie lubię nosić adidasów, różnego rodzaju krótkiego obuwia, właśnie lubię założyć sobie takie botki na koturnach i widzę, że tutaj fajnie układały się te spodnie do tego. Ogólnie jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, one były w standardowych cenach. Te ceny były początkowo no, niezbyt niskie, ale warto poczekać, ponieważ niedługo zaczną się promocje. Natomiast jeśli chodzi o jakość materiałów, to wydaje mi się tutaj, że można zaryzykować, ponieważ były naprawdę całkiem solidnie zrobione. Jeśli chodzi o tą cenę, to na moim zdaniem akurat jest tutaj równa jakości, więc można, że tak powiem, odżałować. Ponieważ jeszcze sobie na miejscu sprawdzałam materiały na szwach, trochę je rozciągałam i sprawdzałam, czy one są luźne i na szczęście szwy są całkiem mocno zrobione.
strony. Więc tutaj dla Reserve dodatkowy plus. Jeszcze zastanawiam się nad wyborem ostatniego swetra, który widzieliście przed chwilą, oraz tego sweterka, który miał rękawy 3/4 i tutaj muszę się zastanowić, który z nich wybrać. Prawdopodobnie ten ostatni, ponieważ tak jak kiedyś Wam wspominałam, zależy mi jednak, żeby nie kupować zbyt dużo rzeczy, żeby aż tak bardzo mojej szafy nie poszerzać, więc jeżeli już bym się zdecydowała, to właśnie na dres i na ten ostatni sweterek, czyli akurat pierwsza i ostatnia pozycja. Natomiast bardzo jestem ciekawa, co Wam się najbardziej podobało z filmu, które Wam dzisiaj pokazałam. Jestem bardzo ciekawa, które rzeczy są w Waszym guście, a co w ogóle kompletnie Wam nie leży. Dzięki temu będę miała również zobrazowane, jaki jest Wasz gust, co Wam się najbardziej podoba i co chcecie na przykład, żeby dla Was częściej nagrywać. Dajcie mi znać również w komentarzu, w jakim sklepie chcielibyście następny tego typu przegląd, a z mojej strony na dzisiaj to już będzie wszystko. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mojego kolejnego filmu, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!